No i dobrze, mili państwo, dojechaliśmy do końca naszego festiwalu. Myślę, że w tym roku wyszedł fantastycznie, no bo dzięki pracy wszystkich naszych wspaniałych współpracowników, studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej, wolontariuszy, wykładowców, naszego wspaniałego jury, myślę, że udało się zrobić festiwal, jakiego jeszcze nie było. No raz, że był online, dlatego się nazywał 9,5 Script Fiesty. I cieszę się też, że myśmy wpadli w ogóle na ten pomysł już w listopadzie, że jak wszyscy mówili, że będzie wspaniale, wspaniale będzie wiosną i nie będzie żadnego wirusa, to myśmy sobie pomyśleli, na pewno. No i okazało się, że mieliśmy rację. Dobrze też, że ta nasza Script Fiesta zniosła tą formułę. No bo niektóre festiwale po prostu takiej formuły nie znoszą i jakoś nie są w stanie tego uciągnąć. Myśmy chyba uciągnęli. No to, mili państwo, teraz dojdziemy do rzeczy najważniejszej, czyli nagród i wyróżnień. Piękne i bestia. To najpierw piękne, pani Marta Szymanek. Przyznajemy wyróżnienie Mikołajowi Chmielińskiemu za młody talent, za scenariusz wysokich lotów, wbrew tytułowi, za poczucie humoru. Chłopaku, pisz dalej. Lot nisko dna, dostaje wyróżnienie. Proszę bardzo. Dajemy w ramach wyróżnienia wspaniały dyplom oraz książkę, którą wydała Warszawska Szkoła Filmowa, scenariusz w przerwie na kawę z naszymi podpisami. Myślę, że to będzie fajna pamiątka, nawet jeśli już ktoś tę książkę ma. Łobudu! No to Natasza Parzymies. Drugie wyróżnienie chcemy przyznać dla Mariusza Pitura za serial Cześć tu Gośka, bo jest to na pewno pomysł, który wszystkim nam się bardzo spodobał i wierzymy bardzo w ten projekt i wierzymy, że jak trochę poleży, trochę się do niego podejdzie od nowa, to że może to być coś naprawdę super. Więc za to dajemy to wyróżnienie, też mogę pokazać. Taka oscarowa trochę koperta. Oscarowa. No dobra, to jak oscarowa, no to w takim razie napięcie rośnie, ponieważ nagrodę główną 9,5 Script Fiesty otrzymuje fantastyczny reżyser, scenarzysta i powiem wam, że pierwszy raz w historii Warszawskiej Szkoły Filmowej po 10 latach otrzymuje także student WSF. Pan Jędrzej Gorski za scenariusz Szmal. To jest nagroda główna w wysokości 10 000 zł. Ogromne gratulacje dla Jędrzeja. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To jest naprawdę serial, który może powstać. Jest fantastycznie napisany, ma bohaterów, których kochamy. I muszę powiedzieć, że to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, to kiedy my czytamy te scenariusze, one są kompletnie anonimowe, my nie wiemy, kto co napisał. Jury było absolutnie, stuprocentowo jednogłośne. To jest fajne, że jeśli chodzi o ten tekst, myśmy właściwie nie dyskutowali, rozmawialiśmy o innych, o wyróżnieniach, o tym, co fajne, co może być fajne, co można rozwinąć, co nie. Ale w wypadku Szmalu, no ten Szmal się absolutnie należy Jędrzejowi. Czyli 10 000 dla naszego fantastycznego studenta, ale także dla świetnego scenarzysty. I niezależnie czy ten projekt, czy inny, pamiętajcie o Jędrzeju Gorskim, bo to jest człowiek, który umie pisać. I ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że wszystkie te projekty zobaczymy kiedyś na ekranach naszych komputerów, bo serial miał być internetowy. A jeśli chodzi o Szmal, to kto wie, może to jest projekt, który można rozwinąć w serial fabularny. Miłe panie, ja bardzo jeszcze raz paniom dziękuję. To była wspaniała współpraca. Merytoryczna, inteligentna, fajna. Bardzo dobrze nam się pracowało. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że za chwilę przyjdą organizatorzy festiwalu, opowiedzą wam jeszcze o wielu innych fajnych rzeczach na koniec. A ja bym chciał niniejszym zamknąć Script Fiestę 9,5 i powiedzieć wam, że 10
będzie naprawdę wspaniała. Mamy plan na wielki festiwal w innej formule, już na żywo i bardziej w formule może festiwalowej niż warsztatowej, ale będzie jedno i drugie, będzie masa atrakcji i to będzie naprawdę ogromne, fantastyczne wydarzenie. I zapraszam Was wszystkich, panie i wszystkich naszych przyjaciół, zapraszamy na kolejną 10. Skryptfiestę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć, z tej strony Jędrzej Gorski, autor scenariusza serialu internetowego Szmal. Chciałem bardzo podziękować za to ogromne wyróżnienie i podziękować jury za to, że docenili ten projekt. Ja ogromnie się cieszę, jestem zaszczycony i mam nadzieję, że to dopiero początek wspaniałej przygody. Cześć, ja się nazywam Mariusz Pitura. Chciałem bardzo podziękować za wyróżnienie mojego scenariusza Cześć tu Gośka w tegorocznej Skryptfieście. Pierwsza w moim życiu Skryptfiesta, mam nadzieję nie ostatnia, trzymajcie kciuki. Bardzo gratuluję, bardzo się cieszę i widzimy się, mam nadzieję, za rok. Cześć. Nazywam się Mikołaj Chmieliński. Mam 22 lata i jestem z Bytomia. Napisałem scenariusz Lotnisko Dna, który zdobył wyróżnienie, za które serdecznie dziękuję. Udział w konkursie bardzo wiele mnie nauczył i niezwykle cieszę się, że mogłem w nim uczestniczyć. Z tego miejsca chciałbym również podziękować mamie, tacie, a przede wszystkim rodzicom i wszystkim politykom, którzy wpadają na bardziej absurdalne pomysły, niż jakikolwiek pisarz będzie w stanie kiedykolwiek wymyślić. Pozdrawiam. Skryptfiesta 9,5 dobiega końca. Poznaliśmy właśnie laureatów konkursu na scenariusz serialu internetowego. I zwykle w tym miejscu moglibyśmy się już żegnać, ale ponieważ edycja jest szczególna i również moment jest szczególny, pan Maciej już zapowiedział, że edycja 10 będzie edycją wyjątkową, bo jubileuszową. Ja chciałbym dopowiedzieć, że w związku z tym jubileuszem będziemy mieć drugą nagrodę w konkursie scenariuszowym. Sponsorem nagrody będzie w przyszłym roku Audioteka, która przekaże właśnie nagrody dla serialu audio środki w postaci 20 000 zł. Więc serdecznie już teraz zapraszamy wszystkich twórców do tego, żeby pisali scenariusze seriali audio i w przyszłym roku stawili czoła wyzwaniu, którym jest właśnie taka forma historii. Ponieważ jest to zakończenie festiwalu, to też ważne, abyśmy podkreślili, jak dużo osób wzięło udział w jego organizacji. Ja szczególnie chciałem podziękować Malwinie Czajce, która wspólnie ze mną miała okazję i przyjemność programować tą edycję wydarzenia. Co prawda, jak Państwo możecie ocenić, myślę, że wyszło całkiem przyzwoicie i ciekawie. Natomiast oczywiście nie tęsknimy za tym, żeby w przyszłym roku wrócić w online. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się właśnie już w pełnym wymiarze na salach kina Elektronik i w Warszawskiej Szkole Filmowej. No ale właśnie, podziękować oczywiście chciałem nie tylko Malwinie, jest duża grupa współorganizatorów, osób, które no, włożyły swój duży udział, dołożyły cegiełkę do właśnie 9,5 edycji Skryptfiesty. To ja chciałam w takim razie podziękować przede wszystkim dyrektorom festiwalu, czyli Przemkowi i Malwinie, za ich wkład, za ich wytrwałość i poświęcony czas na pracę z nami wszystkimi. Bardzo się cieszę, że za rok też będziemy razem organizować Skryptfiestę. Poza tym dziękujemy serdecznie wszystkim pracownikom, współpracownikom, studentom, absolwentom, wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniach nagrań. Także dziękujemy i mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej.